Zdaniem radnych z Komitetu Jana Zubowskiego Zbigniew Rybka złamał przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, gdy w marcu tego roku podpisał umowę z powiatem. On sam uważa, że ustawy nie naruszył, a tak tłumaczy, dlaczego spółka, której jest prezesem, przystąpiła do przetargu. My robimy misję jako firma dla powiatu, bo proszę Państwa, przychód GPK SUE za 2017 rok zamknie się kwotą 23 milionów złotych. Naprawdę my tego nie musieliśmy realizować. Tylko kto w takim razie by realizował te podstawowe usługi na drogach powiatowych? Stanowisko opozycji w tej sprawie jest jednoznaczne. Dla przejrzystości sprawy radny powinien wybrać. Albo jest radnym, albo sprawuje taką funkcję w spółce. Zdanie radnych z Komitetu Jana Zubowskiego podziela wojewoda dolnośląski. 10 października wysłał pismo do powiatu i ostatecznie wezwał radę, aby ta stwierdziła wygaśnięcie mandatu. Wczoraj rada miała ostatnią możliwość, aby to zrobić. Wniosek został jednak odrzucony. Wojewoda, jeżeli podtrzyma swoje stanowisko, to z urzędu wygasi mandat. Jeśli tak się stanie, Zbigniew Rybka zapowiedział odwołanie do sądu administracyjnego. Do sprawy będziemy wracać.